Mamy trzy główne projekty edukacyjne. Największy z tych projektów, Moje Miasto bez elektrośmieci, który jest przez nas realizowany już od 11 lat. To jest projekt o charakterze ciągłym i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Drugi projekt, który jest najmłodszy, to jest Centrum Elektrorecyklingu, który jest skierowany z kolei do uczniów klas szkół średnich. I trzeci projekt, o którym wspominałem i z powodu którego się spotykamy, to jest koordynacja Międzynarodowego Dnia bez Elektrośmieci. Od 6 lat organizowany jest w Europie Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci i ten Międzynarodowy Dzień jest organizowany przez organizację międzynarodową WeForum. My jesteśmy jedynym przedstawicielem Polski, który jest członkiem tego gremium i koordynujemy ten Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci po raz 6 w Polsce. Prezentujemy dzisiaj raport, który dotyczy stanu wiedzy społeczeństwa na temat postępowania ze zużytym sprzętem. Czyli to jest bardzo specyficzny raport, który regularnie przygotowujemy od wielu lat i to jest pierwszy raport od 2019 roku. Dwie informacje są bardzo istotne. Pierwsza jest taka, że już 75% społeczeństwa ma jakąś wiedzę na temat zużytego sprzętu i sposobu postępowania z tym sprzętem. I druga informacja to jest 65% społeczeństwa ma dostęp do punktów zbierania zużytego sprzętu. Czyli nie wyrzucamy już tego do śmietnika, natomiast wiemy, gdzie ten sprzęt można oddać, w jaki sposób zamówić transport, żeby odebrać sprzęt wielkogabarytowy. I to są dwie podstawowe informacje. Gospodarka obiegu zamkniętego jak najbardziej ma sens, pod warunkiem, że się ją zaimplementuje. W Polsce ten proces trwa mniej więcej 10 lat i czekamy, kiedy on się zmaterializuje w rzeczywistości. Natomiast nasze działania będą ukierunkowane po pierwsze na dalsze podnoszenie tej świadomości i po drugie na stymulowanie producentów, żeby wykorzystywali surowce pochodzące z przetworzenia i recyklingu zużytego sprzętu, a zmniejszali jednocześnie zużycie pierwotnych surowców, których mamy coraz mniej.